Robert, zacznij przelać wodę, tak by się nie zmieszała. Jedną wodę zabarwić, żeby efekt był bardziej widoczny. Dawid, do mieszania gorącej wody używa własnej łyżeczki. Kto pomoże koledze?
Patrycja, każe jak nie dopuścić do wylania się wody. Samanta, zaczaruję wodę w szklance. A ja, Bartek, sprawdzę, ile złota mieści się w wodzie. W wodzie udało mi się ukryć 21 groszy. Piotr, wyślę nurka na dno butelki.
Amanda, pokażę, w jaki sposób można wydobyć piłkę z rurki bez jej przychylania. Kasia, sprawdzi, czy woda przewodzi prąd. Ukrycja przedstawi działanie kieszonkowej pompy suszącej. Polina, pokażę Wam, jak zachowuje się woda w tak zwanych naczyniach połączonych.
woda jest na równym poziomie. Teraz spróbujemy zatknąć środkowy nut. Widzimy, że do tej rurki woda się nie dostała. Jak przytrzymamy palcem tą rurkę z wodą, to woda nie opada na dół. Kasia, sprawdzić lód, chyba czy tonie. Mamy jedną skrętkę z wodą, jedną z denaturatem, a jedną z wodą. Teraz wszyscy po kolei popatrzcie, jak wygląda świat oglądany przez wodę. Pomogą wam w tym Patrycja i Polina. Doświadczenie polega na tym, żeby na początku popatrzeć na jakiś obiekt z bliska, a później oddalić i zobaczyć, co się stanie. Jest coś magicznego w kolorach tęczy, malowniczym wręcz w zachodzie słońca.
Świat chemii i fizyki jest także niezwykle barwny. Potrafi nas zaskoczyć zmiennością, niepowtarzalnością, cieszyć oko przy piękną głębią koloru. Przed Wami teraz kilka eksperymentów z serii Magia Barw. Dawid, zamieni wodę w sok malinowy i odwrotnie. Tomek kończył kurs Malmana i zrobił kolorowe koktajle z wody i soku jagodowego. Kinga wykona dla Was barwną tęczę. Jasia Wam pokaże, jak wykonać kolorową lampę. Wydawało mu się, że zdobył jedną z najcenniejszych broni w bardzo żywiła mu przyrody. Ja ogień, służę Ci, ale pamiętaj o moim boskim pochodzeniu. Nie dotykaj mnie, bo Cię sparzył. Nie lekceważ mojego najmniejszego pomórka, bo może z niego powstać wielki pożar. Jestem Twoim przyjacielem, ale mogę też być okrutnym wrogiem, kiedy zapomnisz o mojej sile i potędze.
dawnych czasach ludzie przenosili ogień z jednego miejsca na drugie. Nie tak dawno, bo przed około 150 laty ogień rozpalano za pomocą krzesiwa i chumki. Minęły wieki, gdy człowiek przebiegł drogę od ogniska do pierwszej zapałki, od łuczywa do żarówki. Trudne były drogi nauki w zmaganiach o poznanie przyrody, ale współczesny człowiek zbiera owoce dawnych i obecnych wyników uczonych. Otwiera też nowe, szerokie możliwości przed przyszłymi pokoleniami. Piotrek, pokażę wam, jak ogień zmienia wielkość przedmiotów, a następnie jak zmienia kształt. Thank you.
Stasia przystawi ognisko huśtawkę.
A teraz może ktoś z Was zechce zginąć ścieżkę. Thank you.
Kinga, za pomocą ognia może wróżyć Wam przyszłość. Thank you.
dobry? Spójrzcie, nie mam ja. Ustawiamy. Potwór niech się powoli mówi. A teraz kolejny, każdy wam polącą się wodą. Teraz zamoczy kartkę w tej wodzie i ją zapali. Dziwna ta woda. Pali się, ale nie spala kartki. Thank you.
To nie należa. Kolejna szybkowska. Ja bardzo dziękuję. Inna na głowę.